Głównym celem naszych warsztatów Mój Biznes było przedstawienie młodzieży możliwości, jakie mają na rynku, jeżeli chodzi o własną inicjatywę. Pobudzić w nich kreatywne myślenie, pobudzić ich do działania oraz przedstawić możliwości, jakie dajemy tu jako izba, jako inkubator dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Ma na celu przede wszystkim zapoznanie młodzieży z duchem przedsiębiorczości, bo ja już od jakiegoś czasu na spotkaniach z młodzieżą staram się zawsze pytać, jak dużo osób rozpoczęłoby działalność gospodarczą. I tu pomimo tego, że mieliśmy młodzież już, która będzie za rok, dwa lata kończyć szkołę średnią, no na przykład na jakieś 60 osób tylko 4 podniosły rękę, tak? Więc czy kiedyś rozmawiałem podobnie na wyższej uczelni, na moje pytanie, ile osób będzie chciał przedsiębiorczość, też to były 4-5 osób, więc to świadczy, jak mało osób w ogóle myśli o tym i jak słaby jest ten duch, bym powiedział, przedsiębiorczości w naszym kraju. A wszędzie się o tym mówi, że to jednak te małe, średnie firmy tworzą w każdym państwie ten podstawowy produkt krajowy, tak? Więc tutaj no, trzeba to robić, trzeba rozwijać w młodych ludziach ten zmysł, że nie tylko można być pracownikiem, ale czy wyjechać za granicę, ale po prostu prowadzić działalność. Mój projekt jest o założeniu firmy gastronomicznej. Nazywa się ta firma Gastrodieta. Uważam, że na naszym rynku tutaj świdnickim, ogólnie lokalnym, nie ma za bardzo firmy, która specjalizowałaby się w przyrządzaniu potraw, wyszczególniając różne diety dla osób chorych, które mają różne problemy z żywieniem. Nie trawią laktozy, nie trawią... Są wegetarianami, weganami i po prostu potrzebują takiej firmy. To przede wszystkim chciałbym wykorzystać ten właśnie pułap tej niszy, żeby dostarczyć ludziom właśnie taką usługę, żeby mogli korzystać z niej, żeby mogli więcej czasu poświęcać rodzinie, a nie na przygotowywanie posiłków, które wymagają dużo czasu ze względu na wykorzystanie specjalnych produktów do diet. Aż 20 biznesplanów wpłynęło tutaj do, powiedzmy, kapituły konkursowej. Są one z różnych branż, więc no, też można dużo od młodzieży się nauczyć i zobaczyć ich punkt widzenia. Co było dobre? Dobre było na pewno to, że jakość tych biznesplanów była stosunkowo dobra. Tutaj jak na ten etap jakby kształcenia młodzieży. Widać, że były one robione zgodnie z przyjętymi schematami, także no to cieszy. Największy problem, jaki mieli przy planach, to finansowanie tych pomysłów, które będą chcieli realizować. No, okazuje się, że pomimo jednak wielu różnych artykułów, różnych informacji, które też my chcemy robić, no, gdzieś ta wiedza nie dociera do tych osób i brakuje, że jak mogą korzystać z tego, żeby rozpocząć na przykład działalność gospodarczą, na co skorzystać z finansowania. Tydzień Przedsiębiorczości miał uświadomić młodzieży, jakie są możliwości tworzenia biznesplanów, z jakich źródeł finansowania mogą skorzystać, uświadomić ich pod kątem zagrożeń oraz potencjalnych zysków w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, powiedzmy, versus bycie na etacie, tak? Gdzie mogą zaczerpnąć pomocy przy uruchamianiu nowej działalności, z jaką pomocą mogą liczyć oraz przygotować ich, właśnie ten biznesplan miał na celu to, aby jakby pomóc im przygotować realną ocenę tego, czy ich pomysły mają szansę powodzenia.